Bez sensu. O. Heja! Człowiek or. Bubel. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Zapraszam was na film, którego jeszcze nigdy nie robiłam, ale już od jakiegoś długiego czasu chciałam. I w zasadzie wy też mnie o niego prosiliście. Jest to makijaż waszymi bublami. Na Instastory poprosiłam was, żebyście napisali swoje największe buble, takie z różnych kategorii make-upowych. Ja to przeczytałam, sprawdziłam, na jakie produkty było najwięcej głosów i dzisiaj je przetestuję. Pomaluję się, a potem jeszcze sprawdzę, jak to wygląda wieczorem po całym dniu. Więc bez zbędnego gadania, czas przejść do dzieła. Zacznę sobie od podkładu i tutaj waszym zdaniem jednym z większych bubli jest podkład od Glowish. To w teorii nie jest taki typowy podkład, bo jest to Multi-Dew Skin Tint, ale za to pojawiało się mnóstwo głosów, że on jest po prostu niefajny, w sensie niedobrze wygląda na skórze, niefajnie się rozprowadza i co dziwne, większość bubli jest jak gdyby tanimi markami, a tutaj ten podkład po prostu zawojował internet. Na zasadzie, jak podkład może być tak drogi i tak do dupy? A przy okazji, jeżeli zwróciliście już uwagę na moje paznokcie, wyglądają one w ten sposób. Byłam na desce przez tydzień i wywaliłam się parokrotnie i złamałam sobie te dwa paznokcie. To niedługo będzie naprawione, więc te dwa będą dzisiaj takie crazy. Więc ja mam tutaj kolor Fair Light i zaraz sobie go przetestuję i zobaczę, jak wygląda. Wygląda jak normalny podkład. Nałożę go sobie. Pachnie... Oj! Jak drożdże. Trochę jak drożdże. Tak się stawiałam. Jak to, czym mi to pachnie? Ale rzeczywiście pachnie to trochę jak drożdże. On chyba jest rozświetlający przy okazji. Tak przynajmniej mi to wygląda, bo zobaczcie, jak to mocno się świeci. Wezmę sobie gąbeczkę i tutaj wklepię go. Może zrobię tak w ogóle, że jeszcze porównam stronę twarzy bez podkładu z podkładem. Na razie jak się go rozprowadza, to rozprowadza się całkiem ładnie, całkiem sprawnie. Trochę się czuję, jakbym nałożyła sobie bazę. W sensie taką, wiecie, rozświetlającą bazę. I teraz powinnam to przykryć właśnie jakimś takim podkładem czy czymś. Dołożę sobie jeszcze trochę tutaj na szyję. Ogólnie kolor jest ładny. Dobrze dobrany do mojego odcienia skóry. I dobra, teraz mam jedną stronę versus drugą stronę, tą moją naturalną. To, co przede wszystkim zwraca moją uwagę, to to, że ta skóra się bardzo, bardzo świeci. Koloryt fakt, że jest wyrównany w miarę gładko to wszystko wygląda, ale na przykład tutaj nałożyłam dwie warstwy i w zasadzie nadal te przebarwienia są widoczne. Fajnie jest mieć podkład i na to rozświetlacz, bo wtedy kontrolujecie sobie, gdzie to jest, a to jest po prostu tak po całości, że cała twarz się świeci. I dodatkowo widzę, że pory są mega widoczne, w sensie po prostu jest takie wow, jestem człowiek por! To ja! Człowiek or. Tak z bliska wygląda całkiem spoko, w sensie nie wałkuje się, nie robi żadnych plam. Teraz nie chcę, ale muszę nałożyć to na drugą część twarzy. No jak go nałożyłam teraz palcami, fakt, że nie roztarłam tego super dokładnie, ale nie rozkłada się równo. Trzeba rzeczywiście pójść po arsenał typu gąbeczka. Teraz jak mi się cała twarz świeci, to jest zdecydowanie gorzej. Wygląda to, jakbym naprawdę się pomalowała rozświetlaczem, miała takie heja! I w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jestem trochę bardziej brązowa, mimo że kolor na początku był dobry. Definitywnie czuję się w tym niekomfortowo, nie podoba mi się to. Podkład nie przykrył mi niedoskonałości, więc teraz mam korektor, który powinien być na to idealny. Oczywiście z opisu producenta. Jest to korektor od Isany w sztyfcie. Abdek Sztyft. Miałam bardzo duży problem z tym, dlatego że ten początek nazwy wygląda po prostu jak początek alfabetu, tylko zabrakło litery C. Więc to ma być korektor matujący, który jest idealny na wypryski, dlatego że ma w sobie jakby takie dwie części. Nie wiem, czy ta środkowa też jest kryjąca, ale ogólnie ta na zewnątrz na pewno jest kryjąca i on ma być antybakteryjny, właśnie taki matujący, ma wszystko zakrywać i tak dalej. No, ale waszym zdaniem taki wcale nie jest. Podobno właśnie nie zakrywa, podobno jak się go przypudruje, to też się jakby wałkuje, nie wygląda dobrze na skórze i podobno też można w tej cenie znaleźć lepsze korektory. A więc sprawdźmy to. Zobaczę w ogóle, jak to jest z kolorem. Jest troszeczkę jaśniejszy niż ten podkład mój. Na razie jak się pokryje taką grubą warstwą, to całkiem nieźle kryje. Ale zobaczmy teraz, jak to rozprowadzę. Dobra, mam wrażenie, że nie za dużo zostało z tego korektora rzeczywiście, więc spróbuję jeszcze inną metodą. Tak wiecie, tak delikatnie i przyklepać moim ułamanym paznokciem.
Kurde, mam wrażenie, jakby się ten korektor nie przyklejał do skóry. Teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego bublowego podkładu, który jest pod spodem, czy to jest kwestia tego bublowego korektora, ale jakby to nie do końca działa. Możliwe, że ten podkład po prostu jest na tyle śliski, że ten korektor nie chce współpracować, ale ogólnie nakładam go, wklepuję palcem i jak gdyby mam wrażenie, że wszystko zostaje na palcu, a nie tutaj. Nie wiem, co teraz z tym zrobić, bo już nakładam czwartą warstwę i po prostu mam wrażenie, że będzie tylko gorzej. Ale sprawdzę jeszcze w ogóle, jak to wygląda pod oczami. Wiem, że on w teorii nie jest pod oczy, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Nałożę sobie tą właśnie stroną bez tego środka antybakteryjnego. No nie wiem, ja mam wrażenie, że on nic nie robi. Na razie uważam, że ten korektor jest bardzo słaby, w sensie bardzo delikatny. No i właśnie akurat do tego się nie przykleja. Nie wiem, jakby to było z innym podkładem, ale jeszcze zobaczymy właśnie, jak to będzie później. W końcu wyczekany moment, mogę przejść do pudru. I tutaj kolejny bubel, tym razem z marki Vibo. Transparent Baking Powder Vibo Mood. Więc w teorii jest to puder do bakingu, który ma kolagen morski i on utrwala makijaż. Ale wy mówicie, że ten puder tak naprawdę nie robi absolutnie nic. Podobno twarz się świeci, podobno rzeczy się pod nim rolują, nie utrzymuje kosmetyków pod spodem tak jak powinien i nie spełnia w ogóle tych obietnic, które pisze producent. Niby jest napisane, że jest transparentny, ale ma taki delikatny żółtawy odcień. Ale pachnie waniliowo. Trochę jak budyń. Jakbym otworzyła, wiecie, takie opakowanie z budyniem. Mam nadzieję, że on mi to zmatuje. Okej. Serio, ktoś by tu mógł wrzucić opakowanie budyniu waniliowego i ja bym się nie zorientowała, że to jest różnica. Ale na razie widzę, że matuje. Na razie widzę, że już nie jest tak bardzo glowish. Wiem, że to jest puder do bakingu, czyli w teorii powinno się go używać tylko tam, w tych miejscach, które są najbardziej newralgiczne, ale ja czuję, że po tym podkładzie wszystkie miejsca są u mnie newralgiczne, naprawdę. Dobra, nie smakuje jak budyń waniliowy, może sobie pachnieć, może sobie wyglądać, ale nie smakuje. I tutaj jest napisane, żeby to zostawić na 3-5 minut i potem usunąć nadmiar. Więc poczekam troszeczkę, na razie widzę, że on jakby się trochę wchłania, bo tutaj mam już o wiele mniej tego pudru, ale czuję takie mocne ściągnięcie. Tak wiecie, że mi po prostu ściąga tą twarz, ale często przy pudrach do bakingu tak jest. Poczekam chwilkę i zaraz to ścieram. A few moments later. Dobra, minęły jakieś 2 minuty, więc czas to ściągnąć. Jak tak patrzę z bliska, to na pewno bym nie powiedziała, że nie zrobił nic. Jak sobie porównacie, jak to wyglądało przed nałożeniem pudru i jak to wygląda teraz, to zdecydowanie ten puder zmatowił mi twarz, z czego się bardzo cieszę, bo już nie wyglądam tak, jakbym miała nałożony rozświetlacz na całą skórę. Widać, że mam puder, widać, że coś się zadziało, więc ja jestem akurat zadowolona z tego. Fakt, że pod oczami czuję nadal bardzo mocne ściągnięcie i jest to dla mnie takie mega niekomfortowe, ale jak patrzę z bliska, to ten puder wygląda całkiem spoko. Jeszcze sobie tu dam trochę na oko. Na razie spełnił swoje zadanie. Trzeba przyznać, że ja jestem mocno żółta. W sensie mój odcień skóry jest naprawdę taki, wiecie, żółtawo-oliwkowy, więc rzeczywiście ten puder nie robi mi kuku. Natomiast jakby miał być ktoś, kto ma taki dosyć różowawy odcień skóry z dużą ilością właśnie różowego pigmentu, no to wtedy podejrzewam, że ta różnica mogłaby być zauważalna, ale u mnie wygląda naprawdę spoko. Na razie puder uważam, że jako bubel jest najmniejszym bublem z tych wszystkich bubli do tej pory. Więc to mi trochę podniosło morale i jestem gotowa przejść dalej, czyli chyba do brwi. I tutaj waszym ulubionym bublem była maskara od Rimmela, która się nazywa Wonderlust Brow Tint for Days. Teraz dla mnie to brzmi bardzo niebezpiecznie, dlatego że jeżeli ktoś mi pisze, że coś ma być for days i ma to zostać na mojej twarzy, a dodatkowo jest to bublem, to nie wiem nawet, czy chcę tego używać. W teorii, jak patrzę na opakowanie, to wygląda dla mnie naprawdę fajnie. Z jednej strony jest taka jakby włochata, z drugiej strony jest plastikowa, więc to jest takie trochę wygląda profesjonalnie, ale wy piszecie co innego. Podobno właśnie nie jest zbyt widoczny na brwiach i podobno bardzo trudno się go nakłada, zostawia jakieś takie grudki, skleja włosy, jest jakieś takie dziwne błotko i potem jak już te grudki się tam, wiecie, nawarstwią, to bardzo trudno jest to naprawić i usunąć. Więc zacznę to otwierać, zobaczę co tutaj... Nie wiem, czy tego się spodziewałam. No więc jest takie coś, które po prostu ma na końcu, nawet nie wiem co to jest, jakaś aha, to jest gąbeczka, okej, czyli to jest bez sensu. To przecież tutaj od razu powinna być szczoteczka i tą szczoteczką się powinno przeczesywać, a to jest tak, że macie dwie szczoteczki i jakiś taki, taką gąbeczkę, jak do
eyelinera. To jest totalnie bez sensu. Jak się tego używa w ogóle? Oh, napisali two-day wear, czyli że niby dwa dni to można nosić. Instrukcja obsługi mówi, że trzeba to wypełnić właśnie tą gąbeczką, a potem tylko przeczesać szczoteczką. Okej, nie, serio, tego produktu się boję. I tak trochę go nie chcę używać, ale muszę to zrobić, no bo muszę to przetestować. To jest wasz bubel. Przeczeszę sobie najpierw tak, żeby trochę ułożyć te brwi. Biorę tą część, gdyby taką włochatą szczoteczki. I wydaje mi się, że właśnie tą włochatą częścią trzeba będzie też zblendować ten tint. No dobra. Dobra, robię to. Okej, dobra. Kolor jest całkiem spoko. Na razie nie ma żadnych jakichś takich grudek. Na razie jest trochę lepiej niż bym się spodziewała. Mam wrażenie, że on jest troszeczkę oleisty jakby. Teraz wezmę tą szczoteczkę znowu, przeczeszę to sobie. Okej. Okay. On tak rzeczywiście jakby trochę działa jak wosk też, że mam wrażenie, że tak układa te włoski. Co nie jest złe w zasadzie, zobaczcie, bo nie nałożyłam tego produktu jakoś bardzo dużo. Zostało go mniej więcej tyle na tej gąbeczce. A nałożyłam dwa razy. No ogólnie widać, że on układa też brew. Może to dziwnie zabrzmi, ale po tym, co przeczytałam od was i te jakby komentarze, które dostałam, to myślałam, że ja tutaj zejdę na zawał. Szczerze mówiąc, nie jest aż tak źle. No, powiem wam, że jak na bubel, to jest to całkiem nie najgorszy bubel. Teraz już z większą dawką entuzjazmu podejdę do drugiej brwi. Spróbuję zrobić podobnie, czyli jak gdyby zaczynam tą większą ilość produktu tutaj na końcówce. O nie, cała się pobrudziłam, dobra. Jak gdyby aplikacja nie jest aż taka ogarnięta, dlatego że przez to, że to jest jako jedna szczoteczka, to jak gdyby człowiek po prostu brudzi siebie i włosy tym aplikatorem. Więc to jest na pewno duży minus tej aplikacji. No nie wiem, słuchajcie, jak dla mnie jest nie najgorzej. Nawet jakbyście się przyjrzeli z bliska teraz, to nie ma tutaj żadnych grudek. Włoski rzeczywiście są sklejone, ale to jest na zasadzie takiego właśnie jakby żelu do stylizacji, bym powiedziała. Takiego żelu, który po prostu wam układa te brwi. Zobaczymy, jak to się będzie właśnie trzymać jeszcze w ciągu dnia. Ale wydaje mi się, że to może być kwestia ilości nałożonego tego żelu, że jak się go nałoży na przykład za dużo na raz albo w jednym miejscu za dużo, to potem jest trudno to wyczesać, ale w tym momencie dla mnie to wygląda naprawdę okej. Na razie to zostawiam, nie wiem co z tego będzie, ale przejdę w takim razie dalej. I teraz może przejdę do oczu i tutaj jeżeli chodzi o palety, to wymieniliście sporo bubli, w sensie sporo palet waszym zdaniem było bublami. O dziwo bardzo duża część była ze współpracy z influencerkami, co mnie zdziwiło, bo jak gdyby jak ja bym robiła jakąś paletę, to bym naprawdę włożyła w to wszystko, co mogę. Natomiast bardzo dużo głosów miała paleta z Makeup Obsession Crystal Waves. Wygląda ogólnie bardzo ładnie z zewnątrz i jeżeli chodzi o kolory, to też wyglądają naprawdę fajnie, ale mówiliście, że mają słabą jakość i ogólnie mało z tych kolorów rzeczywiście się nadaje do użytku. Ogólnie zapowiadają się naprawdę fajnie, wyglądają spoko. W ogóle mi się bardzo podoba ten kolor Lucky, bo jest taki pistacjowy. Nie najgorzej. Niektóre mają dobrą pigmentację, niektóre mają słabszą. Te błyski powinny trochę lepiej wyglądać, bo mimo wszystko one takie są mało kryjące. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na oku. Bardzo mi się spodobał ten kolor ametyst, więc sobie go nałożę chyba tak na większość powieki. O, ten zwałkowany podkład pod spodem. No dobra, ale widać, że nie za bardzo on jest taki kryjący ten kolor. Mam wrażenie, że im go dokładam więcej, to tym bardziej on się zsuwa z tej powieki. No ale dobra, załóżmy, że to będzie taka baza i zaraz będę kombinować, co z tym zrobić. Najłatwiej będzie jak zwykle po prostu dodać na to błysku i udawać, że wszystko jest okej. No dobra, rzeczywiście mam pewien problem, jak teraz sobie patrzę na to, bo tak się zastanawiam, co by do tego pasowało, nie? Jakby czym by to uratować, co by tam dodać. Widzę, że jest tutaj taki bardzo intensywny, błyszczący niebieski. I chyba go sobie wezmę, żeby zobaczyć, jak on w ogóle tutaj nam się przyklei. Okej. Okay. Ja ratującą sytuację błyszczącym cieniem, który nie do końca chce współpracować. Ogólnie ten niebieski, który teraz nakładam, nie jest najgorszy, ale rzeczywiście dosyć dużo razy muszę zamoczyć palec w cieniu, żeby tutaj cokolwiek wyszło i
jakby mało się klei do oka. No i to nie wygląda. W sensie, no nie wygląda to. Czego by teraz użyć, żeby uratować sytuację? Spróbuję jeszcze użyć tego cienia Starfish, bo on całkiem ładnie wyglądał na ręku i chciałam zobaczyć, czy on będzie jakkolwiek widoczny tu w połączeniu z tymi. No wychodzi takie błotko. Tak jakbym ścierała troszeczkę tym cieniem, który nakładam. Jakbym ścierała to, co jest pod spodem. Tak kredowo w ogóle to wszystko się czuje. No dobra, Houston, mamy problem. Szczerze mówiąc, myślałam po tych słoczach na ręku, że to jest kolejny bubel, nie bubel, ale widzę teraz, że rzeczywiście to nie jest coś, co mi się podoba. To nie jest coś, co dobrze wygląda i rzeczywiście muszę się jak gdyby napracować, żeby to jakkolwiek się trzymało na oku. Serio, mam problem. Po prostu myślę, co by zrobić, co nałożyć na przykład na dolną powiekę. Rzeczywiście sama jedna paleta wydaje mi się, że jest totalnie niewystarczająca na zrobienie make-upu. Macie tylko te kolorowe odcienie, które w dodatku nie współpracują. It was at this moment that he knew he fucked up. Brudny palec, mayday, mayday, alert, alert. One nie współpracują tak ze sobą, nie łączą się fajnie. Okej, świetnie, świetnie, Aga. Nie, naprawdę, czuję się jakbym się malowała po prostu kosmetykami dla dzieci, bo to było też trudne, pamiętam, jak nie widzieliście w ogóle tego challenge'u, gdzie wykonuję cały make-up tylko kosmetykami dla dzieci, to polecam, będzie mieć w prawym górnym rogu. To teraz właśnie czuję taką beznadzieję, że po prostu nie wiem, co zrobić z tym make-upem, żeby on jakkolwiek wyglądał. Wezmę może trochę tego cienia i tego, żeby tak dać podług brwiowy, żeby to troszeczkę jakoś tam rozświetlić, rozjaśnić. Okej. No nie najgorzej, te dwa. Ale nadal mi to wygląda tak bardzo, wiecie, tanio. Fakt, że jest to dosyć tania marka, ale no nie wszystkie tanie marki wyglądają tanio. Okej, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o cienie. Ja jestem po prostu załamana, jak patrzę teraz na to, jak one po prostu same z siebie mam wrażenie, że się zaczynają ścierać. No nie wygląda to w żaden sposób fajnie. Teraz tylko chyba szybko dam jakąkolwiek kredkę po prostu naokoło, żeby wiecie, coś tutaj wzmocnić i przejdę do kolejnego produktu. No i oczywiście jak rozcierałam kredkę, to ten cień mi się tutaj ścierał z góry, więc musiałam to robić takim mega precyzyjnym pędzelkiem, żeby broń Boże nie dotknąć tych cieni, a i tak trochę mi się starło. Więc teraz przejdę do kolejnego produktu, którym jest maskara. Dla mnie tusz do rzęs jest bardzo ważny, dlatego bardzo się boję tego tuszu do rzęs, który jest z Miss Sporty i nazywa się Pump Up Booster 24-Hour Waterproof Mascara. Czyli w teorii ma być trwały, ma być też wodoodporny i w ogóle najlepszy na świecie, ale wy mówicie, że wcale tak nie jest. Podobno jest to jeden z gorszych tuszy, jakich w ogóle kiedykolwiek używaliście. Ktoś pisał, że w ogóle po około tygodniu używania on już zaczął się wysuszać, już zaczął inaczej pracować, już nie był taki fajny na rzęsach. No i podobno skleja i w ogóle jest najgorszy na świecie. I ja się tego mega boję, dlatego że dzisiaj muszę w nim chodzić cały dzień. Jest rzeczywiście bardzo duża i bardzo gruba szczoteczka. Na pewno jak tuż jest nowy, to działa zdecydowanie lepiej niż jak jest starszy. Ale zobaczmy... O Jezu, jaka ta szczoteczka jest wielka. Dobra. Na pewno to, że ta szczoteczka jest taka duża, nie ułatwia sprawy z malowaniem rzęs, dlatego że bardzo łatwo jest sobie albo wsadzić tą szczoteczkę do oka, albo właśnie tak jak ja zrobiłam, czyli pomalować całą powiekę. Jak gdyby, no nie, ona jest trochę za duża. Ja naprawdę już dawno sobie nie pomalowałam powieki tuszem, a tutaj zobaczcie, w ilu miejscach ona się klei. Okej, jest to nowy tusz, więc zwykle nowe tusze naprawdę działają najlepiej jak się da. A ja nałożyłam już ze 3 warstwy i mam wrażenie, że ledwo cokolwiek w ogóle widzę, żeby się działo na tych rzęsach. Dolne rzęsy pomalowane też. Dolne wyglądają o wiele lepiej. Dolne wyglądają zdecydowanie lepiej, ale mam wrażenie, że dolne masz tak dużo nie potrzeba. Jeżeli ktoś ma dużo czasu, to wtedy może siedzieć i rzeczywiście nakładać 100 tysięcy warstw, ale moim zdaniem powinny wystarczyć 2. Ale tutaj zdecydowanie mi się te rzęsy skleiły i na pewno nie wyglądają na pogrubione. No okej, na razie widzę, że ten tusz po prostu odbija się wszędzie naokoło, bo nawet zobaczyłam teraz, że mam tutaj przy nosie odbite. Oko to jest dla mnie na razie w tym momencie tragedia. Pójdę dalej i wrócę do twarzy. I tutaj mam dla Was róż. I to jest róż też z Miss Sporty. Jest napisane Designer Duo Sculpting Blush. Tutaj piszecie, że jest bardzo mało trwały i to jest jego główny minus, że niby jak się go nałoży, to okej, tam go widać, ale zaraz dosłownie się ściera. A jeżeli chodzi o rozświetlacz, to podobno on po prostu nawet nie wygląda jak rozświetlacz. Z tego produktu akurat użyję tylko części różu, dlatego że jeżeli chodzi o rozświetlacz, to mam jeszcze inny bubel.
bubel. W opakowaniu prezentuje się w ten sposób. Jest to kolor Rosy 200. Wezmę sobie taki pędzelek od Real Techniques. Jest teraz here we go, żeby nie nałożyć za dużo. Tak wiecie, delikatnie sobie patnę. Okej. Okay. Nie no, jest widoczny. Przede wszystkim mam wrażenie, że się nierówno rozkłada. W sensie, że wiecie, że ten kolor nie jest taki, nie jest taką gładką taflą, tylko jak gdyby tu go trochę widać, tu go trochę nie widać. No, on się nakłada plamami. To jest straszne, bo tak mam wrażenie, że o, trochę za dużo, a potem jak to rozcieram, to potem on znika. Nie wiem, trudno mi jest go nałożyć tak, żeby był ładnie rozprowadzony. I tak, żeby była dobra ilość. Bardzo trudny róż. Nie pamiętam, kiedy używałam tak trudnego różu w nakładaniu. No niby jest intensywny, a z drugiej strony go nakładam, to go nie widać. Po prostu będę nakładać go dużo, cały czas. Tak jak pisaliście, waszym głównym zarzutem jest to, że on się po prostu nie trzyma. To będę mogła sprawdzić dopiero po paru godzinach, natomiast na razie udało mi się go nałożyć tak, żeby był w miarę widoczny. Więc przejdę może w takim razie teraz do rozświetlacza, o którym pisaliście, że jest bublem. A znowu jest to drogi rozświetlacz. Z Huda Beauty jest to Rose Quartz. Ogólnie są to takie rozświetlające kuleczki, zatopione jeszcze jakby w wazelinie, w takim żelu. Więc jak widzicie, wygląda przepięknie i wygląda tak mega zachęcająco, bo to jest trochę takie, że patrzycie na to, jest takie wow, jakby co to jest. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o takie rozświetlacze właśnie mokre, żelowe, nie mam zbyt dobrych doświadczeń, bo zauważyłam, że one trochę jakby ściągają to, co jest pod spodem, tworzą trochę plamy. Podobno taki też jest ten rozświetlacz, a on jest akurat drogi. On powinien być super. Powinniście wydać pieniądze i mieć najlepszy rozświetlacz ever. Najpierw zanurzę sobie w niego palec. I jak widzicie, on właśnie ma i ten żel, i właśnie te takie połyskujące drobinki. I na palcu wygląda to w ten sposób, więc w zasadzie bardzo ładnie. I sprawdzamy. On ma tutaj różowo-złote drobinki. No i na pewno się klei jakby. Czy wy to widzicie? Bo ja nie. Ogólnie przed chwilą to nałożyłam na skórę i tego nie ma. Jedyne co to było tylko uczucie takiej kleistości, to totalnie znika. A przecież na palcu jak gdyby to jest. Błyszczy się i w ogóle dziwne. Okej. Okay. To jest znowu mniej błyszczące niż ten podkład. Dobra, jeszcze o, na nosie. Zobaczcie, jak tak dużo nałożyłam na nosie. Widać. No jak się nałoży więcej, to jest bardziej widoczne, ale wtedy właśnie jest dużo tej wazeliny na twarzy. To jest takie niefajne uczucie, bo to rzeczywiście się jakby klei. Ale jak na tak, gdyby ładnie wyglądający produkt, to jak on wygląda na skórze, jak się zachowuje, jak się go nakłada, to jest naprawdę nieporozumienie. No zobaczcie, to jest podobny błysk jak tego cienia, albo nawet troszeczkę mniejszy. Ja naprawdę wybieram te miejsca, gdzie jest właśnie dużo tych kuleczek, żeby tutaj był błysk. Nakładam tego sporo na palec, a potem się nie za dużo przenosi na tą twarz. No ja nie wiem, o co chodzi. I teraz w takim razie został produkt do ust. I tutaj kolejnym bublem jest marka, którą ja lubię ogólnie, bo to jest drogeryjna marka, która uważam, że jest naprawdę fajna, ale wy mówicie, że ten produkt akurat nie jest. I jest to ta pomadka Maybelline Superstay Matte Ink. Podobno na ustach tworzy się jakaś skorupa, usta się kleją, a jak chcecie to zmyć, to się nie da. Więc to jest kolejny produkt, którego się bardzo boję, tak jak to było z brwiami. Jeżeli coś jest bublem, a jest napisane, że jest bardzo trwałe, to wtedy macie takie, o Boże, będę musiała z tym chodzić przez 2 dni. No ale zobaczmy, jak się będzie zachować na ustach. Sama aplikacja ogólnie jest przyjemna. W sensie łatwo się rozprowadza, ładnie pachnie, ma też całkiem fajny kolor. No dobra, to było dosyć szybkie. Jeszcze poczekam teraz, aż sobie zastygnie. Schnijcie usta i zaraz wam powiem, co czuję. A few moments later. Wydaje mi się, że w miarę już się tak, wiecie, zaschły. I jak je łączę, to rzeczywiście czuję, że się kleją. Ale specjalnie starałam się nałożyć taką bardzo cienką warstwę, żeby właśnie jak najmniej tej pomadki było. I tak te usta trochę się kleją. Trochę uczucie jakby takiego kleistego błyszczyka, ale ogólnie nie widzę żadnej skorupy. Wygląda to całkiem spoko, chociaż tutaj od wewnętrznej strony widzę, że są delikatne prześwity, więc może nałożyłam jej trochę za mało, więc dam jej jeszcze trochę więcej. Ale ogólnie mam bardzo fajne krycie. Więc teraz z takim właśnie make-upem będę przechodzić cały dzień i pokażę wam, jak ten makijaż wygląda na przykład po jakichś 10-8 godzinach i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie teraz zbliżenie przed całym dniem, jak wygląda makijaż na świeżo. Już zaczęły mi się osypywać cienie, co jest mega słabym znakiem, ale cała reszta wygląda na razie nie najgorzej. I widzimy się za parę godzin.
Bajo! Okej, czas na pierwszy update. Wracam do Was po mniej więcej 4,5 godziny od skończonego makijażu. W międzyczasie zjadłam obiad i piłam, co zresztą widać właśnie po ustach. Krawędzi został spoko, no ale ten środek jest naprawdę taki bardzo słaby. Jeżeli chodzi o skórę, to zaczęłam się już dosyć mocno świecić, szczególnie tutaj na policzkach, wokół nosa, gdzieś tutaj na czole. Natomiast nie jest to jeszcze takie świecenie, którego nie byłabym w stanie przeżyć. Wiecie, o co chodzi? Tak na zasadzie jest jeszcze okej. Okay. Jeżeli chodzi o oczy, to o dziwo te cienie już się jakoś bardzo nie pogorszyły od momentu, w którym je zostawiłam. Rozświetlacz chyba trzyma się dokładnie tak samo jak był, czyli jakby taki bardzo delikatny. Więc pierwszy update jest o dziwo nie najgorszy, jeżeli brać pod uwagę buble. Hello, witam po prawie 9 godzinach. W tym czasie zjadłam jeszcze jedną rzecz i piłam. I tak prezentuje się makijaż. To, co mi przeszkadza najbardziej, to zdecydowanie puder. A w zasadzie jego brak i to, że bardzo mocno się świecę. Możecie też zobaczyć, że wokół nosa mam jakby takie większe zaczerwienienia, ale to jest przez to, że dmuchałam nos raz. O dziwo, słuchajcie, jestem w szoku, bo róż się trzyma. Ja byłam pewna, że ten róż zaraz spłynie i nie będzie go widać tak, jak to było w waszych opiniach, a tutaj okazuje się, że on naprawdę spoko się trzyma. Może z tym podkładem, może z tym pudrem, może po prostu nawaliłam go bardzo dużo, ale ogólnie nadal jest widoczny. Jeżeli chodzi o oczy, to po prostu nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, te cienie się w miarę trzymają podobnie jak były, ale one po prostu są złe. Ale, o dziwo, te cienie nie osypały się jakoś bardzo pod oko. Tuż do rzęs też się nigdzie nie odbijał, mimo tego, że mam naprawdę taki, wiecie, bardzo rozświetlający i mokry podkład. No tyle, że oprócz tego, że się nie odbijał, to on też za bardzo nic nie robi na rzęsach, więc to jest ten minus. Świecę się bardzo. To jest nie do ukrycia. Tu jest jakby wow. Jeżeli chodzi o usta, to o dziwo, ten kolor się trzyma 9 godzin, ale są bardzo wyschnięte, w sensie mega ta pomadka mi wysuszyła usta, nie miałam wcześniej takich suchych ust, a tutaj teraz jak widzicie, szczególnie jak się uśmiecham, o nie, to widać takie właśnie suche skórki. Moje usta są w nie najlepszym stanie po tej pomadce, więc też nie do końca mi to odpowiada. Sam podkład widzę, że zaczął mi się tutaj, zobaczcie, zaczął mi się tu wałkować na szyi, w sensie wiecie, od ruchów szyi i te załamania, no właśnie nie wiem, czy to jest korektor, czy to jest podkład, no ale coś tutaj się definitywnie zaczęło dziać dziwnego, ale wydaje mi się, że to jest chyba korektor, bo tutaj na przykład nigdzie mi się ten podkład nie wałkuje, a tu nałożyłam tego korektora całkiem sporo, więc korektor jest na pewno no-no. Podkład może z innym pudrem, takim wiecie, a brwi, słuchajcie, no brwi się cały czas dobrze trzymają. Nie ma żadnych grudek, nic tutaj się nie dzieje, nadal są w miarę ładnie ułożone, więc ja bym powiedziała, że to jest akurat całkiem spoko. Wydaje mi się, że jak na buble i jak na 9 godzin, to nie jest najgorzej. Więc wy koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym efekcie, czy niektóre z tych bubli uważacie, że jednak są spoko, albo że wy na przykład je lubicie. I jeżeli macie jeszcze inne buble, to zbieram je wszystkie w komentarzach, słuchajcie, bo to naprawdę sprawiło mi dosyć dużo radości mimo wszystko, więc czekam na inne buble i widzimy się w kolejnym odcinku w każdy piątek na tym kanale i w każdą środę na kanale vlog. Więc do zobaczenia, dzięki piękne i pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych filmów po prawej do wyboru do koloru, nie wstydźcie się. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa!